Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas, a gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wdrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony, on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. I jeszcze z Ewangelii Łukasza, 23 rozdział. Dwudziesty trzeci rozdział,
39 werset. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy Ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Jedna i druga część, którą przeczytaliśmy, jest dostarczona przez Ducha Świętego z użyciem Łukasza. I Dzieje Apostolskie i Ewangelię Łukasza napisał ten sam ludzki autor, Łukasz. I tutaj widzimy najpierw Łukasza, 23 rozdział, sytuację, w której człowiek, którego ręce i nogi bardzo dobrze były przybite do krzyża, ale miał wolne serce i wolne usta. I użył ich dla chwały Bożej, mówiąc, że na nas, co prawda sprawiedliwie, czyli że uznał się przed Bogiem, że o własnych siłach nie jest w stanie zasłużyć na nic innego, jak tylko na gniew Boży, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. I druga rzecz, uznał, że Pan Jezus nic złego nie uczynił. Pan Jezus jest tym świętym i sprawiedliwym, który ma moc wspomnieć i wejść do królestwa. Gdy wejdzie do królestwa, to wspomnieć o Nim, aby On był właśnie razem z Panem Jezusem w królestwie. Uwierzył, że Jezus ma moc taką rzecz zrobić. Uwierzył w Pana Jezusa moc. Uwierzył w Pana Jezusa osobiście. I dostał zapewnienie: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Każdy z nas, kto uwierzył w Pana Jezusa, to nie uczynił nic w kierunku tego, żeby być zbawionym, bo nie mógł. Na nas sprawiedliwie ciążył słuszny gniew. I gdybyśmy nie znaleźli Pana Jezusa jako Zbawiciela, to słuszną ponosilibyśmy karę. Karę na zawsze w jeziorze ognia i siarki, gdzie lepiej by było się nie urodzić, niż tam trafić. I ten zaś nic złego nie uczynił. Pan Jezus jest jedynym doskonałym zadośćuczynieniem za nas. Jedynie w Panu Jezusie jest ratunek przed należną nam karą piekła wiecznego. I teraz też widzieliśmy w więzieniu apostołów, których nogi były zakute w dyby. Były dobrze unieruchomione. 24 werset. Byli włożeni do wewnętrznego lochu, ale ich serca i usta były wolne i śpiewem wielbili Boga i modlili się. Serce ich uczestniczyło w modlitwie. I tutaj widzimy trzy razy w tym rozdziale sytuację o różnej dynamice związaną z modlitwą. W jednej sytuacji szli na modlitwę, w drugiej sytuacji przyszli na modlitwę, w trzeciej sytuacji mieli unieruchomione nogi, nie mogli iść na modlitwę, ale mogli się modlić i śpiewem wielbić Boga. I widzimy, że my jesteśmy w pełni uczynieni przez Boga wolnymi. Co zrobimy z naszymi sercami i co zrobimy z naszymi ustami? Z obfitości serca mówią usta. Początek tego fragmentu z dzieju, który przeczytaliśmy, widzimy, że wpłynął statek
z Troady zdążał do Samotraki, do Neapolu, stamtąd zaś do Filipi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego. Macedonia to była taka mieszana część Grecji. Trochę było tam Greków, a trochę barbarzyńców, wśród których dominującym żywiołem byli Słowianie. Stamtąd pochodzą między innymi misjonarze, którzy stworzyli język słowiański. I oni pochodzili z Tesaloniki, która też się po słowiańsku nazywa Sołuń. I oni ten język, którego używamy, skomponowali i przynieśli Słowianom razem z Ewangelią. Oczywiście celem ich nie było uczyć nas pisać i czytać. Ich celem było dostarczyć nam Słowo Boże w naszym języku, abyśmy jako ludzie, którzy nie mieli umiejętności czytać po grecku, mogli czytać w swoim własnym języku, a nauczenie nas czytania i pisania było dodatkową rzeczą, która była podarowana dodatkowo, żebyśmy samodzielnie mogli to Słowo Boże studiować. Czy korzystamy z tego przywileju codziennie, czytając Pismo Święte w swoim domu, w swojej pracy, w swoim samochodzie? Czy słuchamy tego słowa w swoim języku, z nagrań? Możemy to wszystko mieć. Jesteśmy uprzywilejowanym narodem, bo wiele narodów do dziś nie ma nawet całej Biblii w swoim języku. Jest ponad 2000 języków, na które jest przetłumaczony fragment lub cała Biblia. Ale jeszcze kilka tysięcy języków nie ma w ogóle całej Biblii przetłumaczonej. My mamy Słowo Boże w swoim języku. Czy zdajemy sobie sprawę, jak wielki jest to skarb? Ogromny. I widzimy, że tutaj było Filipi kolonią rzymską. Kolonia rzymska, czyli zorganizowana według rzymskiego obyczaju, a więc tam panowały prawa typowe dla Rzymu. I w tym mieście kilka dni się zatrzymali, ale też widzimy, że w dzień odpoczynku, bo to dzień sabatu, czyli sobota, była przez ludzi, którzy byli związani z judaizmem, dniem wolnym, dniem odpoczynku. I w ten dzień odpoczynku wyszli za bramę nad rzekę, gdzie spodziewali się spotkać ludzi, którzy się modlili. I dlaczego oni byli za bramą? Dlatego, że jak widzimy, to już było miasto całkowicie według takiego zwyczaju rzymskiego, pogańskiego zorganizowane. Nie było to tak jak w Galilei, Judei i innych okolicach, gdzie było w każdym miejscu jakieś miejsce zgromadzeń, jak na przykład synagoga. Tam widać, że na tak zwanym świeżym powietrzu te osoby, które chciały Boga czcić, się zgromadzały. I rozmawiali z niewiastami, które się zeszły. Ciekawe, że są wspomniane niewiasty. Nie ma tutaj wspomnianych akurat mężczyzn. Być może przyszli później, być może wcale ich nie było. I widzimy, że te kobiety miały życzenie się zebrać, aby słuchać czegoś ze Słowa Bożego, ale też, żeby tą modlitwę wznosić do Boga. I widzimy, że była przemowa, bo 14 werset mówi, że przysłuchiwała się, czyli było mówione Słowo Boże i przysłuchiwała się pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry. Czyli ona nie była z Filipii. Wiemy, że ona była sprzedawczynią materiałów, które miały dość wysoką handlową wartość i ona prawdopodobnie była tam w związku z biznesem, bo to, że Słowo Boże wspomina jej zawód, sugeruje, że to jest dlatego wymienione na pierwszym miejscu. Nie byłaby wymieniona ta rzecz, gdyby była na wakacjach. I tutaj widzimy, że Pan otworzył jej serce. To jest w ogóle zastanawiające, czy my jeżdżąc w sprawach zawodowych myślimy o sprawach duchowych, bo tutaj wygląda na to, że ta kobieta
była w sprawach biznesowych, ale znalazła sposób, żeby z innymi, którzy szukają Boga, się spotkać. I ona poświęciła część tego biznesowego czasu, albo być może część czasu na odpoczynek, żeby mimo spraw zawodowych podjąć wysiłek i znaleźć takich, którzy szukają Boga z czystego serca. I tutaj widzimy, że ona się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Apostoł Paweł tutaj mówił rzeczy, które na pewno były dla niej nowe i ona się do tego skłaniała, miała najpierw przez Pana otworzone serce. To jest dosyć ważna obserwacja, dlatego że te rzeczy dzieją się w człowieku równocześnie. Niektórzy mówią, że najpierw Pan otwiera serce, a potem człowiek się na Słowo Boże reaguje. Inni mówią z kolei, że najpierw człowiek reaguje, a potem jest reakcja Pana. Natomiast brat, którego dobrze znamy i szanujemy, brat Bileter, powiedział, że oba te stanowiska znajdą odpowiednie miejsca ze Słowa Bożego, ale najbardziej takie standardowe patrzenie na to jest, że to się dzieje w tym samym czasie, w okamgnieniu. I każdy z nas, jak patrzy na swoje nawrócenie, może z jednej strony, w zależności od tego, jak na tą rzecz patrzy w swoim życiu, albo dostrzec, że to on najpierw szukał Boga, albo że sam przez Boga został znaleziony. Ja raczej osobiście w swoim życiu widzę, że ja Boga nie szukałem, nie chciałem za Nim iść. Poszedłem na ewangelizację, na której Pan Jezus był głoszony w celach złośliwych. I Pan sprawił tak, że była mi przedstawiona Ewangelia i w okamgnieniu uwierzyłem, i to już jest 34 lata, to był czerwiec 1990 roku. Pamiętam ten dzień jak dziś. I oczywiście pamiętanie nie jest żadną przesłanką, żeby to mówić, że to jest bardziej prawdziwe czy nieprawdziwe. Oczywiście to nie jest tak, że jak ktoś nie pamięta dnia swojego nawrócenia, to że jest w jakimś gorszym położeniu. Słowo Boże mówi, że kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Więc zapytać się wystarczy samego siebie w swoim sercu, czy ja wierzę w Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, że On całkowicie za mnie zapłacił i już nic mojego nie muszę dodawać do zbawienia, bo Pan Jezus umarł za moje grzechy. Jeśli to jest Twoją obserwacją, to masz życie wieczne. Wierzysz w Pana Jezusa. Jesteś zbawiony. Nawet jeśli gdzieś w mrokach niepamięci utknął Ci dzień Twojego narodzenia na nowo. Bo i tak się zdarza. Jedni pamiętają, drudzy nie pamiętają. A gdy została ochrzczona, widzimy, że tutaj ta kobieta została ochrzczona, zanurzona w wodzie na świadectwo tego, że faktycznie uwierzyła. I widzimy, że został także ochrzczony dom jej. To widzimy, że ci domownicy słuchali Słowa Bożego i uwierzyli. Oczywiście jest tutaj bardzo ważne, żeby pamiętać, że najpierw jest uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa, a potem jest chrzest. Nie ma odwrotnej kolejności w Słowie Bożym i na przykład w Dziejach Apostolskich widzimy 8 rozdział, 36 werset. Tutaj widzimy sytuację nawróconego człowieka, który uwierzył w Pana Jezusa i może ja szybko przeczytam od 31 wersetu, 8 rozdział Dziejów Apostolskich, jako ilustrację tej zasady. Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył, i poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten, jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera swoich ust. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch, czyli ten, który rozmawiał tutaj z Filipem, odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi?
o sobie samym, czy też o kim innym. A Filip, otworzywszy swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Panu Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. Nie wiemy, co mu powiedział. Wiemy, że powiedział mu na pewno o tym, że Jezus złożył doskonałą ofiarę, która całkowicie zadośćuczyniła za wszystkie jego grzechy i że należy uwierzyć w Pana Jezusa, aby być zbawionym raz na zawsze. Bo taki jest tutaj główny motyw głoszenia Ewangelii. I to jest coś, co zawsze się pojawia. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I widzimy, że tutaj najpierw było uwierzenie, a potem dopiero był chrzest. Jeżeli teraz widzimy, że i u tej siostry tak się stało, która handlowała purpurą, to i tutaj widzimy, najpierw było jej zwiastowane Słowo Boże, ona się skłaniała do tego, co mówił Paweł i się wydarzył cud, uwierzyła w Pana Jezusa, uwierzyła w Boga, została ochrzczona, zanurzona w wodzie. Bo chrzest jest przez całkowite zanurzenie w wodzie, co widzieliśmy, że jakaś woda musiała być, żeby ten chrzest mógł się odbyć. Wiara z serca w Pana Jezusa plus następnie w wyniku uwierzenia gotowość do tego, żeby skorzystać z jakiejś wody, żeby doszło do chrztu. I teraz, jeżeli widzimy, że oni szli dalej, 16 werset, a gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Jakie to jest obrzydliwe, że ci ludzie zarabiali na nieszczęściu tej kobiety. Ona była opętana przez demona, a oni zamiast jakoś próbować jej pomóc, to robili z tego interesy. I taki jest świat, że jeśli mamy jakieś nieszczęście, to świat nam nie pomoże, tylko pomyśli o tym, jak na tym zarobić. Czyli spotka gdzieś człowieka, który nie umie liczyć, to ten świat wykorzysta to, że ktoś nie umie liczyć, ale głupi, nie umiał liczyć, dobrze mu tak. Albo ktoś widzi innego, że nie radzi sobie w życiu w inny sposób, to go wykorzysta zamiast mu pomóc. Taki jest świat, żeby tylko te słabości i potknięcia ludzkie wyeksploatować ku własnej korzyści. I tutaj widzimy, jak bardzo obrzydliwie postępowali ci ludzie, którzy byli właścicielami tej kobiety. I tutaj widzimy, że ta kobieta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Bardzo dobre rzeczy powiedziała. Demony również wierzą i drżą, ale za demony Pan Jezus nie umarł. I to, że demony znają teologię w sposób ortodoksyjny, prawidłowy, zgodny z wszelką literą i to w najdrobniejszych szczegółach, nie czyni ich zbawionymi. One są jak najbardziej zaznajomione z niektórymi szczegółami. Na przykład Jakub mówi, że wierzą, że Bóg jest jeden, czyli wyznają monoteizm. Ludzie, którzy wyznają monoteizm, dobrze czynią, bo faktycznie monoteizm, wiara w jednego Boga. Ludzie, którzy wyznają, że jest jeden Bóg, ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz, ale właśnie i również złe duchy to uznają. Tutaj widzimy, że ten zły duch uznawał, że on, Paweł, jest sługą Boga Najwyższego i uznawał, że on zwiastuje drogę zbawienia. Ale Paweł nie był taki jak jej panowie,
Paweł, apostoł, nie chciał wykorzystać jej nieszczęścia. I widać, że nie było to właściwe, aby zły duch był zwiastunem tutaj tej informacji. I co zrobił apostoł Paweł? Widzimy, że był cierpliwy. Nie od razu, tylko widać, że to się działo kilka dni. I wreszcie Paweł znękany, co znaczy słowo znękany? To znaczy już taki przemęczony tym, co się wokół dzieje. I tenże Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Widzimy, że tutaj wydarzyło się coś, czego dzisiaj już nie ma wśród nas. Apostołowie mogli wyganiać duchy słowem, a my dzisiaj już tego uprawnienia nie mamy. Nawet synowie Scewy próbowali wypędzić ducha i nie mieli do tego uprawnienia, i ten duch ich sponiewierał tak, że wybiegli nadzy z budynku i przerażeni byli. Dlatego, że nie ma teraz już tego uprawnienia nikt, tylko wtedy mieli apostołowie i upoważnione przez Pana Jezusa osoby, oraz widzimy, że tutaj to działało od razu. Czyli jeśli patrzy się na te egzorcyzmy, które gdzieś tam ktoś opisuje, egzorcyzmy, czyli wyganianie złych duchów z ludzi, są nawet takie specjalne grupy, które twierdzą, że to robią w jakoś zaawansowany sposób, to widzimy, że tam jest dużo siły użytej ludzkiej. Tu widzimy, że to było tylko słowo apostoła Pawła: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Tak właśnie to działa. Że jeżeli jest to prawdziwe, to widzieliśmy, że cień na przykład jednego właśnie z apostołów wystarczył, że ludzie kładli swoich chorych i wszyscy byli uzdrawiani. Albo opaska, która dotknęła, czy chusta, która dotknęła skóry Pawła, wystarczyło, że została zaniesiona, i to też ludzie stosowali, dlatego że tam była prawdziwa, rzeczywista sytuacja. Natomiast jeśli człowiek próbuje coś podrabiać, to nie działa. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, widać, że oni ciągnęli z tego stały dochód, zysk, pochwycili Pawła i Sylasa. I co zrobili Pawłowi, Sylasowi? To czytaliśmy, że zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed tych urzędników, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. Czy naprawdę? Jeśli popatrzymy, co się wydarzyło, to przecież oni zaprowadzili spokój. Czy to byłoby coś pożądane, że jakiś człowiek napełniony nieznanym wpływem chodzi za kimś i coś krzyczy? No przecież to był nieporządek. Czyli widać, że zarzut całkowicie niezgodny z faktami. Lokalna sitwa, lokalny układ, który tam był, z tej kolonii rzymskiej, był taki, że po prostu byli to ludzie w jakiś sposób umieszczeni w pewnych zależnościach, i apostoł Paweł i Sylas byli spoza tego układu, a więc nie mieli żadnych szans z tym układem. I widzimy, że tutaj głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Rzymianie co do zasady mieli dużą tolerancję religijną, jednakże nie tolerowali tego, że się nie uznawało ich cesarza za godnego czci. Chrześcijanie i Żydzi nie uznawali cesarza za godnego czci. Jak wiemy, w czasach ostatecznych będzie z powrotem wskrzeszone cesarstwo rzymskie, cała ziemia pójdzie w podziwie za zwierzęciem i tam człowiek grzechu będzie przedmiotem czci, nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Będzie to całkowicie przywrócenie tego porządku, który Rzymianie tutaj sobie wyobrażali jako coś
co się im śniło jako wymarzony układ. I tutaj widzimy, że oni głosili Boga Wszechmogącego, Paweł i Sylas. A skoro głosili Boga Wszechmogącego, to nie było miejsca na te rzymskie bajki. I wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum. To jest bardzo ciekawe, że cała gromada ludzi zdecydowała się tutaj ich zaatakować. Czyli to byli na tyle szanowani lokalni biznesmeni, że ich słowo było dla tego tłumu na tyle istotne, że bezmyślnie, bez badania sprawy się przyłączyli. Co ci powiedzieli, to tamci robili. I pretorzy, zdarłszy z nich szaty, czyli upokorzyli ich, bo zdarcie z szat odsłania nagość. Dzisiaj ludzie sami się obnażają, żeby się być modnymi. Wtedy zdarcie szaty było najgłębszym upokorzeniem. I co, kto dzisiejszych ludzi rozbiera? Ten sam, który z tamtych zdał szaty. Diabeł. Zawsze za obnażaniem ludzi stoi diabeł. Wtedy zrobił to pod przymusem fizycznym. Dziś szepcze. Musisz pokazać to, żeby być bardziej na czasie. To jest całkowicie jego godzina i moc ciemności, powiedział Pan Jezus w czasie, gdy chodził po ziemi. A dzisiaj, jak wiemy, jest ostatnia godzina i te wpływy diabelskie są coraz mocniejsze. I kazali ich siec rózgami. Kazali ich siec rózgami. To jest bardzo upokarzające w ten sposób, że naruszali ich integralność cielesną. Dzisiaj ludzie sami sobie też robią różne krzywdy. Czy się też okaleczają sami. I to jest bardzo dziwne. A gdy im wiele razy zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. To jest bardzo ciekawe. Przecież oni nic w zasadzie nie zrobili nadzwyczajnego. Tylko powiedzieli parę słów i od razu powinni się wszyscy zastanowić. No przecież oni tylko powiedzieli. Jeśli faktycznie ta dziewczyna straciła tego ducha wieszczego, od zwykłego słowa, to coś w tym słowie musi być. A tutaj, aby ich bacznie strzegli. Jaki świat jest głupi? Przecież oni słowami wykonali tą pracę. I zostawili im wolne usta. To jest niesamowite. Powinni przecież, zgodnie z rozsądkiem, jedynie zatkać im usta, a resztę zostawić wolną. A ci zrobili tak, że wszystko im zabrali, możliwość chodzenia, bo zakuli ich w dyby, dali ich do wewnętrznego lochu, ale usta mieli wolne. Czyli te narzędzie, którym wypędzili tego ducha, z punktu widzenia ludzkiej obserwacji, zostawili im swobodne. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Jak mocne jest Słowo Boże, które także w modlitwie i śpiewie się roznosi. Dlatego jest ważne, żebyśmy wiedzieli, co mówimy w modlitwie i co śpiewamy. Żeby nie śpiewać jakichś rzeczy, które nie mają wartości duchowej i ewangelizacyjnej. I widzimy, że Bóg zadziałał. Powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi. Fakt, że wszystkie drzwi się otworzyły, to jest rzecz niebywała, bo można powiedzieć, no tak, było trzęsienie ziemi, niektóre się tam poruszyły i wypadły. Ale tutaj na pewno zrobiło to ogromne wrażenie, bo to były potężne budowle zrobione tak, żeby nikt nie uciekł. A widzimy, że te drzwi wszystkie się otworzyły i dodatkowa informacja, więzy wszystkich się rozwiązały. To już w ogóle jest szokująca rzecz. Dlatego, że przecież od trzęsienia ziemi jeszcze możemy sobie wyobrazić, że niektóre drzwi by faktycznie uległy zniszczeniu i by się otworzyły, ale co do tego mają elastyczne sznurki na rękach. Więc widać, że każdy, kto miał choć trochę oleju w głowie, od razu widział, że tu jest palec Boży. To nie było działanie człowieka. To była Boża interwencja. Tego Boga,
którego wielbili ci dwaj. Bo oczywiście było to w odpowiedzi na ich modlitwę. Nie wiemy, o co się modlili, ale wiemy, że wielbili Boga. I jeżeli teraz popatrzymy na tą sytuację, widzimy, że stróż więzienny spał i się przebudził. I ujrzał te wszystkie otwarte drzwi więzienia i chciał się zabić. Dlaczego? Dlatego, że jego życie byłoby gorsze niż śmierć, gdyby żył dalej. To były takiego rodzaju kary dla strażników więziennych, że po prostu tu nie chodziło tylko o utratę stanowiska i prestiżu. Bo ci ludzie byli, jak widzieliśmy, między innymi ci, którzy nie upilnowali Piotra, od razu byli wyprowadzeni na wyszukaną śmierć. I on chciał się zabić, bo myślał, że więźniowie uciekli. Lecz jest tutaj Paweł, apostoł, który mówi: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Kolejna dziwna rzecz. Czy jest coś takiego, żeby więźniowie nie uciekli, mimo że mają rozluźnione więzy i otwarte bramy? Bardzo dziwne. I wtedy zażądał światła. Widać, że tam było na tyle ciemno, że to światło było potrzebne. Wbiegł do środka, przerażony widać, drżał cały. Przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, powiedział: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Czy ty zadałeś sobie takie pytanie przed Bogiem? Czy zadałeś Bogu takie pytanie, jakie on zadał apostołom? Co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedź jest bardzo prosta. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom. Tutaj widzimy ważną rzecz. Wiara w Pana Jezusa powoduje, że jest się zbawionym. Nic do tego nie można dodać, nic od tego odjąć. I Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem i widzimy to w wielu miejscach Pisma Świętego, na przykład Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Także mamy takie miejsce z tego samego 3 rozdziału, na przykład 36 werset. 36 werset: kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. I także 5 rozdział, 24 werset. Tutaj Pan Jezus znowu mówi, 5 rozdział, 22 werset: bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, więc sąd się odbędzie. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, czyli wierzy Bogu, który mnie posłał, na życie wieczne. I nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. I widzimy jeszcze 6 rozdział. Rzekli do niego, 28 werset: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. I ten sam 6 rozdział, 39 werset: to jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
Nie ma innej dobrej nowiny, jak to, co powiedzieli apostołowie właśnie temu strażnikowi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I tu jest też element taki, że Bóg życzy sobie, aby również rodziny były zbawione. I oczywiście każdy indywidualnie musi przyjść do wiary, każdy indywidualnie musi uwierzyć. Bóg nie ma wnuków, więc i żona, jeśli taką miał ten strażnik, i inni domownicy tego strażnika mieli głoszone Słowo Boże, bo widzimy w 32 wersecie, jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu, i w wyniku tego głoszenia oni zostali zbawieni, bo widzimy, że uwierzyli. Tak, bo widzimy 33, zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Oni zostali ochrzczeni, bo najpierw uwierzyli. Najpierw stali się dziećmi Bożymi i stąd wiemy, że to się mogło wydarzyć. Więc widzimy, że wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się. Ewangelia, przyjęcie zbawienia prowadzi do radości. Weselił się z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. I tak samo każdy z nas, kto słyszał kiedyś Ewangelię, może powiedzieć, że nic radośniejszego mu się nigdy w życiu nie zdarzyło, niż to, żeby uwierzyć Bogu, uwierzyć w Boga. Te różne sformułowania, uwierzyć Bogu zamiast wierzyć sobie, uwierzyć w Boga zamiast wierzyć w siebie, zaufać Bogu zamiast ufać sobie, co do drogi zbawienia, co do życia wiecznego. Dlatego każdy, kto ma pewność, że idzie do nieba, może podziękować za to tylko i wyłącznie Panu Jezusowi, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od własnych uczynków grzesznika. Ale jeżeli ktoś nie ma pewności, że idzie do nieba, jeżeli ktoś nie wie, czy pójdzie do nieba, na które nie zasłużył, to być może dalej jest na drodze do piekła, na które zasłużył. Jeśli jesteś w takim położeniu, że nie masz tej pewności, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Przestań wierzyć w siebie co do życia wiecznego, co do zdobycia życia wiecznego. Uwierz w Pana Jezusa. Przestań wierzyć sobie, że na własnych wysiłkach jesteś w stanie się wdrapać do nieba po drabinie czy po jakimś innym środku. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi. I zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi zamiast ufać sobie. I tutaj widzimy też bardzo ważną rzecz. Głoszony był Pan Jezus, 31 werset, uwierz Pana Jezusa, a 34 już narrator, Duch Święty dodaje, że uwierzył w Boga. Jeśli ktoś ma wątpliwości, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i zbiera takie wersety, które potwierdzają boskość Jezusa, to tutaj jest kolejny taki właśnie fragment. Głosili mu, uwierz w Pana Jezusa, on uwierzył w Pana Jezusa i cieszył się, że uwierzył w Boga. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną człowiekowi karą piekła wiecznego, dlatego tylko w Panu Jezusie możemy szukać zbawienia, bo On jest jedynym prawdziwym Zbawicielem.